Na majowych sesjach w gminach powiatu Działdowskiego radni podejmowali uchwałę dotyczącą wsparcia finansowego Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Jest to akcja już kilkakrotnie tego typu powtarzana na terenie naszego powiatu. Oczywiście co jakiś czas występują do nas jednostki, które współpracują z nami, jednostki mundurowe, jak Państwowa Straż Pożarna, jak Policja, w kwestii wsparcia, wyposażenie lub, a zwłaszcza jeśli chodzi o zakup samochodu. No jest to oczywiście nie nasze zadanie tak do końca, ale widząc, że potrzeby na terenie naszych gmin są bardzo duże i te samochody jednak są dość często zniszczone i zużywają się, no chcąc, żeby ta policja docierała w każde miejsce i jak najszybciej, staramy się wspierać w zakupie tych samochodów i wszystkie gminy powiatu Działdowskiego i starostwo wyłożyły środki po 6 tysięcy złotych na zakup nowego samochodu. Oczywiście jest deklaracja Komendy Wojewódzkiej, że drugie tyle środków płynie z Komendy Wojewódzkiej na zakup tych samochodów. Oburzenia nie kryli mieszkańcy. Ich zdaniem policja zabrała im dzielnicowych, więc wsparcia być nie powinno. Policja jednak pieniądze otrzyma, a wkrótce na naszych drogach pojawi się nowy radiowóz.